Mogę więcej? Z Prymatem zawsze możesz więcej. Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj na obiad przygotowałem przepyszne, chrupiące, sezamowe kuleczki z cieciorki. Do tego przygotowałem też fajny, delikatny sos czosnkowy. No i oczywiście dodałem kilka szparagów i dodałem też szpinaku. A jeżeli podoba Wam się ten przepis, to koniecznie wejdźcie na mój kanał, bo tam przygotowałem przepyszne kuleczki ryżowe faszerowane mięsem mielonym z sosem pomidorowym. Link do tego filmu znajdziecie w opisie. A ja zabieram się za gotowanie. Zapraszam. Przygotowanie kulek z ciecierzycy nie jest takie proste. Zajmuje bardzo dużo czasu, ale te wszystkie czynności tak naprawdę możecie przygotować wcześniej. Co ja zrobiłem z ciecierzycą? Kupiłem suchą ciecierzycę. Do tego przepisu nie używamy ciecierzycy z puszki, bo po prostu nam to nie wyjdzie. Więc ja kupiłem suszoną ciecierzycę. Potem zalałem to wrzątkiem i odstawiłem na pół godziny. Po pół godziny wymieniłem wodę i gotowałem ciecierzycę przez 1,5 godziny. Później odcedziłem i teraz ciecierzyca jest już z nami. Gotowa do dalszej rekreacji, że tak powiem. Ona jest jeszcze ciepła. O, i właśnie taka powinna być. Więc spójrzcie, co my tutaj dodajemy. Jeżeli są to kulki sezamowe, dodamy tutaj dość dużo oleju sezamowego. Tak. Ja przyprawię tą całą masę z solą, bo pamiętajcie, że cieciorka nie ma jakiegoś wyznaczonego smaku. To my musimy nadać smak tej ciecierzycy, inaczej będzie mdła. Hop. Ponadto dodaję proszek do pieczenia, nie za dużo. Pieprz kolorowy. No i teraz wyznaczamy jakiś kierunek naszej ciecierzycy. Tutaj jest kierunek dowolny, możecie dodać ziół, jaki chcecie. Waszych ulubionych. Możecie tutaj dodać imbir, możecie tutaj dodać kmin rzymski, ale ja dzisiaj polecę troszeczkę klasycznie, więc dodam sobie tutaj trochę chili, bo lubię pikantne jedzenie. I oczywiście dodam czosnek suszony. Tak? Hop, dość dużo. Nie dodaję świeżego czosnku. Dlaczego? Bo ten świeży czosnek będzie miał naprawdę zbyt mocny smak do tego wszystkiego i tego nie chcę. Dodam tutaj też jedną pokrojoną cebulkę. I ściskam sok cytryny. Hop. A może dwie takie łódeczki cytryny sobie ładnie wcisnę. Jeżeli lubicie kolendrę, taką świeżą, zwykłą, prawdziwą, to też możecie dodać kolendrę. I teraz przyszedł czas, żeby to wszystko zmiksować. Ciasto jest gotowe i spójrzcie tylko na jego konsystencję. Tak właśnie powinny wyglądać kuleczki z cieciorki. Jeżeli robicie falafel, to tak samo. Spójrzcie, nic się nie rozpada. Ta masa jest bardzo plastyczna. Nic tutaj nie pęka, przez co nam się nie rozwalą podczas smażenia. Widzicie to? I to jest naprawdę bardzo dobry przepis. Jeżeli robicie kotlety z ciecierzycy, też użyjcie tego przepisu. Widzicie? Tak to właśnie wygląda. Przepiękne kuleczki. Ale to jeszcze nie wszystko, bo teraz pokażę Wam, jak szybko je zapanieruję. Więc tak, bierzemy jedno jajko, wbijamy do miski. Hop, pięknie. Musimy je lekko roztrzepać. I teraz tak, co robimy? Spójrzcie, do naszego jajka wrzucamy kuleczkę. Hop. I zrobimy jej taką super panierkę właśnie z sezamu. Widzicie, ściągam nadmiar jajka. I teraz tylko wrzucam do sezamu i hop, i gotowe. Wyciągamy to. Spójrzcie na to. Wygląda niesamowicie. Ten sezam musimy lekko ubić. I tak postępujemy z wszystkimi kuleczkami. A kiedy kulki są gotowe, teraz przyszedł czas, żeby zagrzać olej i przygotować sobie fajny sos czosnkowy. Już Wam pokazuję, jak to robimy. Na patelnię wlewamy olej, dość dużo. Do tego dodajemy czosnek, tym razem świeży, bo on fajnie odda ten swój zapach i aromat i naprawdę nie będzie zbyt mocny, wyciągniemy z niego wszystkie smaki. Ponadto tutaj wrzucam cebulkę i podsmażamy to wszystko, podsmażamy. Ale jeszcze do tego dodam inny składnik, który fajnie komponuje się ze szpinakiem i jest to imbir, świeży imbir. Hop,
wrzucamy i delikatnie sobie to podsmażamy. Niech ta cebulka zaprzyjaźni się z czosnkiem i imbirem. I och, pamiętajcie tylko, żeby nie przypalić tego. Ten sos nie może być przypalony. Więc teraz dodajemy na naszą patelnię mleko. Dodajemy też słodką śmietankę. Hop. I musimy sobie to zredukować, ale przy okazji dodamy trochę soli morskiej i doprawimy sobie to wszystko kolorowym pieprzem. Tak. Dobra, pieprz jest, sól jest. To jeszcze jedna mała, delikatna przyprawa. Będzie tutaj szpinak, więc dodam odrobinę gałki muszkatołowej. Tak. I teraz podkręcamy gaz i redukujemy cały ten sos. Ale to jeszcze nie wszystko, bo możemy już sprawdzić, jaka jest temperatura naszego oleju i usmażyć nasze kulki sezamowe. Temperatura jest zbyt niska. Powinno być 180 stopni i wtedy on od razu zacznie się smażyć. Dlatego wyciągnę sobie jeszcze to na chwilę i poczekam. A kiedy olej osiągnął idealną temperaturę, możemy smażyć nasze kulki. Wrzucamy je, nie dotykamy ich do momentu, aż wypłyną. One powinny być złociste. Pamiętajcie, że tutaj nie ma nic surowego w środku, oprócz cebuli i kolendry. Tak więc wszystko musi nam się tylko podgrzać. Hop, i smażymy. Kuleczki nam się usmażyły, wyglądają naprawdę bardzo fajnie. A teraz przejdźmy do naszego sosu, bo sos jest już zredukowany. Więc jako dodatek do moich kuleczek użyję zielonych szparagów. Uwielbiam je, a one uwielbiają kremowe sosy. Więc one są już wcześniej zblanszowane, czyli zalane tylko gorącą wodą, a później wrzucone do zimnej wody, żeby były chrupiące. Hop. I teraz musimy je tylko podgrzać. Ponadto wrzucam tutaj też trochę świeżego szpinaku. Jak tylko szpinak lekko się podda, to nasze danie będzie gotowe. Przejdźmy teraz do wykładania naszego dania, bo jak widzicie, szpinak się fajnie tutaj skurczył, więc wydajemy. Hop. Przekładamy to na talerz, układamy szpinak na środku, dookoła układamy szparagi, kilka sztuk, nie za dużo. Hop. Teraz pamiętajcie, żeby zalać to tym sosem. I teraz układamy nasze kuleczki w ten oto właśnie sposób. A na samą górę ja jeszcze sobie położę kawałeczek cytryny. I takie danie to jest coś naprawdę niesamowitego. A jeżeli spodobało Wam się takie eksperymentowanie w kuchni, to zapraszam również na mój kanał, bo tam przygotowałem przepyszne ryżowe kuleczki z mięsem mielonym. Link do tego filmu znajdziecie w opisie. A ja zabieram się już za jedzenie. Smacznego!